Witajcie przyjaciele, znajdujemy się już w połowie naszego seminarium Odnowy Wiary, a temat dzisiejszego odcinka, a zarazem temat czwartego tygodnia seminarium, to moja droga życiowa, powołanie, talenty oraz charyzmaty. A gośćmi dzisiejszego odcinka są Ola, Lucja oraz Patrycja. Każdy młody człowiek na początku swojej drogi, na początku swojego życia, szczególnie życia dorosłego, zadaje sobie pytanie o swoją przyszłość. Często ta przyszłość budzi w nim jakiś lęk, jakąś niepewność. Często czujemy, że jakby ta pewność jest jakaś taka, ta przyszłość jest taka niepewna. Jednakże my, chrześcijanie, wierzymy to, że Pan Bóg wpisał w nas powołanie, które będzie dla nas taką drogą do tego, żebyśmy mogli podążać przez życie właśnie tym Bożym planem. I tutaj się pojawia takie pierwsze pytanie, czy wy odkrywacie to powołanie w swoim życiu, czy czujecie to powołanie i w jaki sposób je żeście odkrywali oraz czy relacja z Bogiem pomagała wam tą drogę przygotowaną przez Boga odkrywać. Lucja. Dobrze, więc zauważmy, że Bóg chce, abyśmy naśladowali Jezusa, ponieważ On jest taką, trochę taką właśnie najbliższą nam tutaj właśnie osobą, którą byśmy mogli naśladować, bo właśnie był człowiekiem, tak? A zarazem był, no, Bogiem, tak? I On chce, abyśmy my naśladowali Go, Jego miłość, Jego relacje względem innych ludzi, Jego wiarę, Jego ufność. I tutaj się zatrzymam przy tej ufności, ponieważ myślę, że do odkrycia swojego powołania przede wszystkim takim jednym z fundamentów jest ufność, czyli takie totalne zawierzenie swojego życia Bogu, taka totalna pewność, że Bóg poprowadzi tym życiem dobrze, że ja ufam Bogu, że to, co mnie spotyka, to, co będzie, to, co było, że to wszystko było planem Bożym i takie właśnie poczucie też w tym bezpieczeństwa, że ja po prostu wierzę Bogu i ja Mu ufam, tak? Drugim takim, myślę też, że takim fundamentem tego wszystkiego jest relacja. Zauważmy też, że w relacji rodzi się ufność. Kiedy ja mam relację z jakąś osobą, to w tej, kiedy chcę nawiązać taką głębszą relację z tą osobą, to automatycznie też się pojawia to, że ja tej osobie ufam, tak? Pokładam w niej jakąś ufność. I właśnie też w relacji z Bogiem ta ufność też się przejawia. Przejawia się też to, że my siebie nawzajem słuchamy. Też Bóg daje mi znaki, tak? Mówi mi, jak mam iść, jak mam podążać. I właśnie myślę, że takim właśnie też trzecim aspektem jest to, aby zawierzyć swoje serce, całą siebie, swoje życie Bogu, aby tak jakby Bóg miał pełną kontrolę nad moim życiem, nad moim planem, nad tym, co mi daje, właśnie te talenty i charyzmaty. I żeby właśnie odczytać te talenty i charyzmaty, te nasze powołania, myślę, że właśnie to jest kluczowe to, aby wczytać się we własne serce, tak? Aby też usłyszeć ten głos Boga, wiedzieć, co On też myśli na ten temat, bo my też często sobie kreujemy jakieś tam, mamy jakieś tam właśnie myśli na temat naszego powołania, co będziemy chcieli robić w życiu na przykład, co nie. I po prostu też musimy się takie nawzajem właśnie w tej relacji słuchać. I jeżeli tak jakby się już to wszystko słuchamy, jeżeli będziemy mieli tą właśnie relację taką z Bogiem, to wtedy myślę, że to odkrywanie swojego powołania, swoich talentów, tego, co Bóg nam dał, będzie o wiele, wiele prostsze. I też myślę, że Bóg bardzo też chce, abyśmy my tymi swoimi talentami, tym, co mamy, abyśmy też się dzielili z innymi ludźmi, abyśmy właśnie oddawali tą miłość, tą radość, z czego czerpiemy po prostu, z jakichś właśnie, nie wiem, czynności, abyśmy też właśnie rozsyłali to wszystko, tą miłość w świat.
aby to było właśnie takie spożytkowane dla wszystkich. Tutaj Lucja bardzo mocno jakby nakreśliłaś to, że ufność w stosunku do swojego powołania rodzi się z relacji z Bogiem. Tego, że silna relacja z Bogiem pomaga do tego, żeby jakby wkroczyć na tą drogę swojego powołania i zapewne tak jest. Jednakże co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy takiej relacji nie mają? Doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że świat bardzo mocno zabiega o to, żeby z tej drogi naszego powołania nas, prawda, można powiedzieć, zrzucić. I tutaj jakby doskonale przecież znamy takie historie, kiedy na przykład rodzice wywierają wpływ na dziecko, żeby zostało lekarzem, prawnikiem, otoczenie, znajomi wpływają w taki sposób, w jaki masz się ubierać, w jaki sposób masz się zachowywać, wpływają również na nasze wybory. No i tutaj właśnie pojawiają się te pytania, czy młodemu człowiekowi jest łatwo wkroczyć na taką drogę, o której powiedziała Lucja, czyli drogę zaufania, czy faktycznie świat niejednokrotnie bardzo mocno właśnie utrudnia znalezienie drogi swojego prawdziwego powołania. Olu. Ja uważam, myślę, że przede wszystkim sam proces takiego szukania powołania w naszym życiu jest po prostu bardzo trudny. Jest to bardzo trudne, bo właśnie tak jak powiedziałeś, jesteśmy nastawieni na wpływy środowiska różnych osób i my nie do końca w pewnym momencie sami wiemy, czego my chcemy. A co dopiero tutaj mówić o takim wczuwaniu się w to, czego chce od nas Bóg. Myślę, że właśnie ten proces odkrywania powołania jest bardzo trudny dla ludzi, którzy nie żyją z Bogiem, którzy nie mają relacji z Bogiem, tak jak właśnie powiedziała Lucja. Dla mnie osobiście takim fundamentem właśnie w odkrywaniu, w takim nieustannym odkrywaniu mojego powołania jest właśnie ta ufność, której myślę bardzo często mi brakuje. Dziękuję bardzo Bogu, że ciągle mi o tym przypomina, chociażby przez Lucję. Musicie wiedzieć, że Lucja bardzo zaznacza kwestię tej ufności. Bardzo często, kiedy ja mam taką chwilę zwątpienia, po prostu już czuję się taka bezradna, no bo jestem tu, gdzie jestem, mam relacje z ludźmi, z którymi mam i w jednym momencie wszystko może być oczywiste, a w drugim tak naprawdę następnego dnia już wszystko może mieć, sprawy mogą przybrać inny obrót. I właśnie myślę, że w tym procesie tego szukania naszego powołania najważniejsza jest ta ufność. Brak tej ufności, brak tego takiego spokoju, że będzie tak naprawdę dobrze, bo Bóg to wszystko zaplanował, On to ułożył specjalnie dla nas, bo nas ukochał. Zauważam po prostu brak tego, jak brak tego wpływa na ludzi, którzy są daleko od Boga. Widzę ich stałe zdenerwowanie, takie napięcie, takie uczucie wręcz niemocy i bezsilności, bo dochodzą do jakiegoś trudniejszego momentu i nie wiedzą gdzie mają iść. I właśnie to jest moim zdaniem to, że ta ufność i nasza relacja z Bogiem pozwala nam tak naprawdę odkrywać to powołanie. Tak, obydwie wskazujecie na tą ufność i obie jakby staracie się pokazać to jako taką rzecz najważniejszą w drodze odnalezienia swojego powołania, czyli nawiązanie tej relacji z Bogiem oraz zbudowanie tej ufności. Natomiast wydaje mi się, że chyba to nie jest takie proste. W sensie praktycznie takie zaufanie Bogu i znalezienie tej ufności. Oczywiście my tak bardzo łatwo możemy o tym mówić, natomiast na pewno nie jest to rzeczą prostą.
Z drugiej strony, Lucja, wspomniałaś o tym, że na drodze swojego powołania zaczynamy odkrywać wszystkie charyzmaty, wszystkie talenty, które Bóg nam dał, którymi możemy dzielić się we wspólnocie, możemy dzielić się również właśnie ze swoimi przyjaciółmi, tak jak wspomniałyście tutaj o tym, że stanowicie po prostu dla siebie w jakimś rodzaju też wsparcie i staracie się jakby umacniać. Natomiast właśnie tutaj się pojawia pytanie, czy człowiek, który nie znajdzie tego powołania albo który skroczy z tego powołania, troszeczkę nie traci tych charyzmatów, które Pan Bóg dla niego jakby, prawda, przeznaczył. Patrycja. Wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle trudne pytanie i sama odpowiedź jest, nie jest prosta, bo przecież jeżeli on zboczył z tej drogi, no to tak naprawdę nie wie, co go ominęło. Ale jestem zdecydowanie przekonana, że nawet jeśli człowiek trochę pójdzie nie tam, gdzie trzeba, to Pan Bóg i tak go przecież znajdzie. Bardzo lubię to powiedzenie, że jak nie plan A, to B, jak nie B, to C, a jak się skończą literki w alfabecie, to Pan Bóg wymyśli nową, nie? I myślę, że tak, że w pewnym sensie coś na pewno go omija i coś traci, ale nie wierzę, że Pan Bóg zostawia jakąkolwiek pustkę. Myślę, że właśnie w tym momencie on wkracza i pokazuje, no nawet w twojej słabości, mimo że poszedłeś nie tam, gdzie trzeba, to ja jestem i ja ci pomogę wrócić tam, gdzie chcę, żebyś szedł. Tylko właśnie tak jak dziewczyny mówiły o tej ufności, bez niej to w żadną stronę nie da się pójść. Bo jeśli będziemy się zatrzymywać krok po kroku i pytać, ale czy na pewno, czy to będzie dobre, czy będę zadowolona, no to będzie trwało bardzo długo i tego czasu może nie starczyć, bo przecież ten nasz czas na ziemi jest określony, my nie wiemy ile dokładnie. Więc myślę, że właśnie tutaj jednak, tak jak dziewczyny mówiły, że to zaufanie, ta ufność jest takim kluczowym czynnikiem. I widzę to nawet na swoim przykładzie. We mnie jest dużo właśnie takich jakichś wątpliwości czasem, takich niepewności, czy na pewno właśnie to będzie to, co mi się będzie podobać. Ale staram się właśnie zaufać w to, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Nie zawsze to rozumiem i ta ufność moja jest bardzo słaba i widzę to. Ale od jakiegoś czasu staram się właśnie wsłuchiwać w ten głos serca. I nawet jeśli wszystko we mnie krzyczy, że nie, bo coś tam i jakieś te ale się pojawia, ale jeśli w sercu czuję takie silne natchnienie i widzę, że jak za tym pójdę, to naprawdę dzieją się piękne rzeczy. Mimo że wcześniej, jak próbowałam to analizować, to wydawało się, że to nie gra, że może jednak lepiej nie, ale przecież Bóg widzi więcej. To też jest ważne, że my jesteśmy w danym miejscu, w danym położeniu. Nas wiele rzeczy ogranicza. Tak jak mówisz właśnie, rodzice, znajomi, różne układy, w których żyjemy, a Bóg widzi jednak szerzej. On widzi wszystko. On widzi nasz krok teraz i to, co będzie zaraz. I On wie, jak nas poprowadzić i czego tak naprawdę chcemy. Tak jak właśnie Ola tutaj o tym wspomniała, że my sami siebie często nie rozumiemy. Ja na swoim przykładzie właśnie też to widzę, że raz wydaje mi się, że chciałabym jedno, potem drugie i tak naprawdę nie wiem, ale wiem właśnie, że Bóg wie i jestem przekonana, że On mnie doprowadzi tam, gdzie trzeba. Nawet jeśli może będzie to droga naokoło, bo ja będę stawiać opory, to właśnie to też mi pokazał w moim życiu, że jeżeli będę mimo wszystko cały czas Mu się zawierzać i prosić, żeby to On prowadził, to On zaprowadzi, gdzie trzeba. Wiesz co, kiedy słuchałem Ciebie, to przypomniała mi się historia, wydaje mi się, że jednego z największych powołań i jednego z najpiękniejszych powołań, które również, tak jak wspomniałaś, właśnie było pełne takich błędów, pewnych zboczeń z kursu tego Bożego powołania. Mówię mianowicie o królu Dawidzie, który również w swoim życiu popełniał pewne błędy, na przykład poprzez wysłanie tego swojego przyjaciela na front, na wojnę oraz cudzołożąc z jego żoną. Więc na pewno nie był to jakiś plan Boży, prawda? To na pewno nie było jakieś powołanie i wpisanie Boga, powiedział, że tak, rób tak, bo to jest dobre. Natomiast Pan Bóg z tej sytuacji, prawda, jakby Dawida wyprowadza. Też uczy jego. Daje mu Salomona i jakby jako syna. I też w takim sensie jest to świetny obraz tego, że Boże powołanie jest tak naprawdę dostępne dla człowieka w każdym momencie jego życia, nawet jeżeli na tej drodze się nie znajduje, nawet jeżeli jeszcze tej drogi nie odkrył, nawet jeżeli jakieś sytuacje życiowe, właśnie tak jak Patrycja powiedziałaś, jakieś sytuacje nas ograniczają, jakieś relacje, to wydaje mi się, że chyba Pan Bóg jest na tyle, właśnie tak jak wspomniałaś, szeroko patrzy,
że ma ten pomysł, jak z powrotem tego człowieka nie tylko zawrócić, ale żeby go z powrotem wprowadzić na tą jego drogę powołania. Przejdźmy może teraz do fragmentu z dzisiejszego dnia oraz do dzisiejszych rozważań. Przypomnijmy sobie fragment z Pisma Świętego. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Wiecie, kiedy na samym początku przeczytałem ten fragment, to zwróciłem uwagę przede wszystkim na to, że Pan Bóg, tutaj Jezus, zwraca się do człowieka w sposób indywidualny. Zwrócił się do niego, rzekł do niego. I jest to chyba, wydaje mi się, że taki piękny obraz na to, że właśnie to powołanie, Bóg, ten plan na człowieka ma dla każdego z nas, dla każdego indywidualnie. I z drugiej strony, to jest taka pewnego rodzaju zachęta, że skoro ten plan jest taki właśnie indywidualny, to jest zarazem przygotowany i taki bardzo mocno pasujący do mnie. I teraz, tak jak na przykład, może z powrotem wróćmy do Łucji. Łucja, wspomniałaś o tym zaufaniu i o tym, że to zaufanie jest dla ciebie fundamentem i że w ten sposób odkrywasz to swoje powołanie. Czy właśnie w tym swoim życiu dostrzegasz to, że to twoje powołanie pasuje do ciebie, że jest jakby tym takim indywidualnym wezwaniem Boga do konkretnie Łucji? Ogólnie myślę, że jeżeli pozwolimy Bogu, aby działał w naszym życiu, aby był tak jakby Panem naszego życia, to myślę, że jakby to powiedzieć, on rozwala schematy, on działa jak chce, on po prostu robi takie niesamowite rzeczy, tak nas zmienia. Też jak było właśnie, było takie słowo, że on po prostu w pewnym momencie może tak zmienić twoje serce, że twoje całe życie się zmienia. Po prostu to jest taka niesamowita siła i moc. To jest tak niesamowite właśnie przełamywanie tych takich ograniczeń, wychodzenie z tych właśnie stref komfortu, pokazywanie tego właśnie, że Bóg działa w nas, że Bóg mówi nam, co On chce, abyśmy robili. I właśnie też o tej trochę ufności powiem, że no, szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że jestem naprawdę jedną z najbardziej nieufnych osób, jakie znam. Naprawdę ja bardzo często mi jest trudno zaufać. Po prostu często też się z tym gryzę, że po prostu Bóg mówi jedno, ja mówię drugie, ja się sprzeciwiam i potem wychodzi tak, że skruszona przychodzę do Niego i no, mówię, no przepraszam tato, że tak zrobiłam i że ci po raz kolejny nie zaufałam, tak? Ale też te sytuacje, gdzie Bóg pozwala nam tak robić, też budują nas, tak? To jest właśnie niesamowite, że Bóg też działa w taki totalnie nieprzewidziany sposób. Też jak mówiłeś o tym, czy do mnie będzie pasowało to powołanie, które dla mnie stworzył, wymyślił Bóg, myślę, że jak najbardziej, bo jak powiedziałeś tutaj, że Bóg się zwraca indywidualnie, On nie dzieli tak, że o, ci będą lekarze, ci będą prawnicy, a ci to rolnicy. To tak nie ma. To po prostu On, każda sytuacja, która dzieje się w naszym życiu, ta każda sytuacja kształtuje nas, kształtuje nasze powołanie. I to jest właśnie niesamowite, że Bóg po prostu jest obecny w naszych sercach i po prostu jest w nas indywidualnie. Wydaje mi się, bo teraz wspomniałaś o tym i powiedziałaś o tym, że często masz te problemy z ufnością, chociaż szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tej ufności masz dość dużo do Boga, to na pewno nawet ten fragment pokazuje, że wejście na drogę swojego powołania jest pewnego, w jakimś pewnym sensie radykalne. To znaczy, zostaw wszystko, zostaw ten swój pomysł na siebie i pójdź za mną. Czy wydaje mi się, że to jest troszeczkę, no właśnie, radykalne, troszeczkę może nawet przerażające, bo przecież nie zawsze znamy te Boże plany na nas. I czy właśnie, czy tak naprawdę w ogóle możliwe jest to, żeby młody człowiek, młody chrześcijanin, w sposób tak bardzo otwarty, porzucający swoją przeszłość, czy właśnie swoje otoczenie, te wpływy,
i wybrał drogę pójścia za Chrystusem. Patrycja. Wiesz co, myślę, to jest bardzo trudne, bo tak jak mówisz, musimy czasem zostawić wszystko, co znamy, co lubimy czasem w pewnym sensie nawet, nawet jeśli to nie do końca jest dobre, ale jednak to przywiązanie jakieś jest. I tak wstać i pójść nie jest łatwe, tym bardziej, że właśnie nie wiemy tak naprawdę dokąd. I myślę, że młody człowiek może mieć z tym problem, bo widzę to na swoim przykładzie. Bóg mówi do mnie jedno, a ja pytam, czy na pewno. I też tak jak właśnie jak tutaj Lucja wspomniała o tym, buntuje się czasem. Chociaż potem oczywiście okazuje się, że tak, mój tatuś wiedział lepiej i on faktycznie zna mnie lepiej, wie co mi się spodoba. I potem się okazuje to najlepsze, ale nie, myślę, że to nie jest takie łatwe, tak zostawić i pójść. Ja osobiście na przykład brałam udział w rekolekcjach odnowy w Duchu Świętym, które kończyły się modlitwą wylania darów Ducha Świętego. I ja już zanim tam podeszłam, to po prostu płakałam, bo strasznie bałam się, że Pan Bóg mi powie, że mam iść do zakonu. I wtedy Pan Bóg odpowiedział mi słowami, że mam wobec Ciebie zamiary, zamiary pełne pokoju. I mimo, że tak bezpośrednio powiedział mi, że ja nie mam się czego bać, to praktycznie za każdym razem ja i tak przełamuję to wszystko i nie ufam do końca i się boję. I myślę, to jest bardzo trudne, bo to jednak jest często walka z samym sobą, bo mi się wydaje, że chcę jedno, ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, co wcale nie zawsze tak jest, bo bardzo często wchodzimy w coś, bo nam się wydaje takie super, ale jak już w to wejdziemy, to jednak pojawia się, że tu nie jest dobrze, tam nie jest dobrze, to się sypie. A Bóg chce nas tak poprowadzić, żeby nas uchronić przed wieloma cierpieniami. Cierpienie jest potrzebne w życiu człowieka, bo ono wiele uczy, ono nas kształtuje, ale są też takie cierpienia, które myślę człowiek sam na siebie ściąga. Tylko przez właśnie ten brak ufności i tego, że wie lepiej i chce iść po swojemu. Więc uważam, że nie, że takie w 100% postawienie na Boży plan jest bardzo trudne. I myślę, że tak naprawdę przez całe życie będziemy się tego uczyć. Tak, jest to na pewno trudne i tak jak wspomniałaś, wydaje mi się, że w każdym praktycznie dniu swojego życia, tak jak z nawracaniem jest, prawda, tak z tą drogą swojego powołania, to jest praktycznie z dnia na dzień to powołanie odkrywamy. Natomiast powiedziałeś też takie zdanie o tym, że często poprzez jakieś swoje decyzje zaburzamy właśnie tą drogę swojego powołania, że często to jest trudne. Ale z drugiej strony na przykład Lucja powiedziała o tym, że odkrywanie tego powołania rodzi wielką radość, rodzi wielką przygodę, bo na pewno życie z Bogiem jest gigantyczną przygodą, nie tak? Jest właśnie tym, że odkrywamy ten Boży plan, który on jest bardzo mocno zintegrowany z nami właśnie, dlatego że jest indywidualny, jest bardzo z nami, można powiedzieć, kompatybilny. I teraz rodzi się we mnie takie pytanie, czy skoro to powołanie jest taką gigantyczną przygodą, którą Bóg dla nas przygotował, a z drugiej strony to jest bardzo trudne, tak jak wspomniałyście, to czy nie pójście tą drogą powołania nie jest też tego pewnego rodzaju właśnie rezygnacją, taką często może nawet świadomą rezygnacją, bo wydaje mi się, że tej świadomości jest dość dużo, jeżeli chodzi o to, że zdajecie sobie z tego sprawę, że to powołanie jest. Czy nie jest to też takie wyzbycie się właśnie tej przygody, którą Pan Bóg do nas przygotował? Czy nie wejście na drogę tego powołania nie spowoduje, że kiedyś powiemy sobie, kurczę, a przecież mogłem tam wejść, przecież mogłem tam pójść, przecież Pan Bóg mnie tam posłał? Czy właśnie zboczenie z tej drogi nie powoduje tego, że pewnych przestrzeni właśnie tego, czego Pan Bóg nam przygotował, nigdy nie doświadczymy? Olu. No właśnie, bardzo spodobało mi się to, co zauważyłeś, mianowicie, no tak, faktycznie bardzo często, kiedy my mamy taki czas, że rządzimy się naszym życiem, kiedy właśnie odmawiamy Bogu i faktycznie jakoś odrzucimy tą Jego drogę, którą nam zaproponował, bardzo często po jakimś czasie, nawet niedługim, ale zauważamy tego braki. Właśnie tak jak Lucja tutaj wspomniała, no po prostu jakby życie z Bogiem jest taką właśnie taką szaloną przygodą, tak?
I często, z czego często my sobie możemy nie zdawać właśnie od razu sprawy, ze względu na to, że właśnie wybraniu drogi z Bogiem często towarzyszy trud. Towarzyszy trud, towarzyszy cierpienie, jakieś wyrzeczenia. I właśnie bardzo często czasem jest nam trudno, czasem jest nam trudno właśnie po prostu zaufać, tak? Ale potem widzimy tego efekty tego zawierzenia się, kiedy właśnie już mamy jakiś taki szerszy pogląd właśnie, że już coś minęło i patrzymy na sytuacje, które działy się wcześniej. Że na przykład w pewnym momencie mojego życia mówię: Matko Boże, co ty mi w ogóle tutaj zsyłasz? Czemu ja poznaję tych ludzi? Czemu dzieje się to i to? I wbrew pozorom właśnie, no po prostu jest to taki wyrzut nawet. A po jakimś czasie widzę, że to wszystko może i było, może i nie było takie oczywiste i proste, ale no bez tego nie byłoby nic innego. I tak jak często Bóg daje nam jakiegoś w pewnym stopniu uzdolnienia czy charyzmaty, możemy, myślę, że czasem właśnie, jako że On jest, tak przychodzi z taką, czasem może z takim zbyt tak drastycznie, że tak powiem, możemy się tego często wystraszyć. Możemy się wystraszyć tego, co nam dał i może, że po prostu nie podołamy. Ja właśnie widzę to często na swoim przykładzie, że zaczynam dostrzegać jakiś zarys może planu Boga dla mnie i ogarnia mnie taki strach, że nie nadaje się, nie dam rady i chcę od tego wszystkiego uciec. I w chwili, kiedy jest właśnie taki ciężki moment w moim życiu i ja po prostu chciałabym tylko gdzieś schować się, to właśnie wtedy Bóg zsyła mi takie konkretne znaki. Zaufaj, spokojnie, nie martw się. I właśnie jest to ciężkie i wymaga dużego trudu. To tak naprawdę czasem może być rzucenie wszystkiego, tak jak właśnie Patrycja mówiła, to jest bardzo ciężkie, ale niewykorzystanie takiego talentu, nie pójście drogą powołania, podzielenie się i rozwinięcie jakiegoś charyzmatu może często być dla nas bardziej trudne do przeżycia, kiedy już widzimy, ile straciliśmy, niż ten trud, który musielibyśmy włożyć, wchodząc na tą drogę. Tak, wiecie, kiedy słucham, tak podsumowując te wszystkie wypowiedzi, bardzo dużo uwagi żeście zwróciły na to, że właśnie w tej drodze powołania bardzo potrzebna jest ta ufność, że jeżeli jej zabraknie, to często właśnie możemy nie podołać, ze względu na to, że jest wybranie tego Bożego powołania jest tak naprawdę bardzo radykalne właśnie, jest bardzo trudne. I tylko tak naprawdę taka ufność, prawdziwa ufność do Boga może być chyba źródłem takiej prawdziwej, otwartej decyzji przyjęcia tego Bożego planu. I wiecie, tak słuchając tego, też nawiązując i pytając się o to właśnie, czy tą przygodę, jakby nie stracimy tej przygody swojego życia, jeżeli powiemy nie, przypomniał mi się obraz nawet Maryi. Wiem, że to jest może bardzo taki przykład oczywisty, ale
po prostu sama Maryja jest chyba najlepszym przykładem takiego pełni zaufania. Prawda? Do młodej dziewczyny przychodzi anioł, mówi, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus i będzie to Syn Boży. Tak? No i po prostu jakby Maryja po prostu całkowicie, tak jak Jezus tutaj w tym fragmencie powiedział, porzuca siebie, porzuca swoje dawne życie i mówi, dobrze, wchodzę na tą przygodę, przygodę twoją, którą mi przygotowałeś, mówi te swoje fiat, ale też jakby daje to wspaniałą, prawda, przygodę, znaczy przygodę, wspaniałą historię, która jakby, prawda, nie tylko zrodziła syna, ale dała, prawda, światu Zbawiciela. Będziemy już pewnie kończyć na dzisiaj. Wam wszystkim dziękujemy, że byliście z nami oraz zapraszamy Was do oglądania następnych odcinków. Szczęść Boże!